Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To jest Onet, rano wiem, Odeta Moro. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. O zdrowiu mówimy coraz częściej i to jest, przypuszczam, też jeden z powodów, dla których Polacy w ogóle swoim zdrowiem zaczęli się interesować. Po COVID-zie też można powiedzieć o tak zwanym długu zdrowotnym. To też na pewno jest pretekst do dyskusji o własnym zdrowiu, ale też powód, dla którego coraz częściej ten stan zdrowia sobie sprawdzamy, nawet monitorujemy, czyli sprawdzamy systematycznie. Czy rzeczywiście tak jest i co Polacy o tym zdrowiu sądzą? Czy w dalszym ciągu zdrowie jest dla nich najważniejszą wartością? Ciekawa jestem. O tym z moim gościem Jakub Śleć, specjalista do spraw oceny ryzyka medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zdrowie jest dla nas Polaków, cały czas tą najważniejszą wartością? Ja myślę, że tak. Dokładnie. Jakbyśmy wyszli teraz tutaj przez budynek i zapytali, zrobilibyśmy taką ankietę uliczną, to myślę, że zadając pytania ludziom, większość z nich jako najważniejszy element swojego życia wskazałaby właśnie zdrowie. Wspomniany dług zdrowotny po-covidowy sprawia, że ten termin nabiera takiego nowego, no może nie nowego, ale na pewno zaktualizowanego i bardzo ważnego znaczenia. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi problemów zdrowotnych, jakie nam towarzyszą. Zwracamy uwagę na taki well-being, czyli na taki ogół, na taką równowagę zdrowia psychicznego i fizycznego, na takie bezpieczeństwo, na taki komfort w codziennym życiu. Poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie. Mówiąc oczywiście pod kątem zdrowia, tak? Jasne, tak. I właśnie ten well-being to nie jest tylko rzecz, która jest ważna w naszym życiu prywatnym, jest również ważna w kontekście podejmowanej przez nas pracy. Mm-hmm. No dobrze, właśnie podzielmy sobie w takim razie, bo to, co się składa na ten well-being? To jest nasza świadomość tego, w jakim stanie zdrowia jesteśmy, tak? To, że monitorujemy siebie i sprawdzamy, ale co jeszcze? Kontekst całego well-being opiera się na naszej świadomości, na czuciu własnego ciała, na czuciu własnych potrzeb. Generalnie ważne jest pozytywne nastawienie do życia, ważna jest świadomość swojego ciała, swoich oczekiwań. I istotne jest też relacje, jakie nawiązujemy tutaj w kontekście też pracy, w kontekście życia prywatnego. Ważne jest osiąganie pewnych sukcesów i ważna jest odpowiednia gratyfikacja. Tutaj mówię w kontekście właśnie pracy i pracodawcy. I pracodawcy, czyli ten nasz zdrowotny well-being, czyli na nasz zdrowotny well-being bardzo duży wpływ ma też pracodawca? Tak. Dlaczego? Myślę, że tak, no bo większość swojego życia jednak, znaczy może nie większość, ale dużą część swojego życia spędzamy w pracy. Taka zdrowa relacja z pracodawcą, taki komfort pracy, komfort bycia zaopiekowanym przez pracodawcę, no to jest istotny element, myślę, rozwoju tego dobrostanu zdrowotnego, jakim jest well-being. Bo... No dobrze, ale czy to jest tak, że my dopiero się tego uczymy, czy my dopiero wchodzimy w tę świadomość, że jednak ten dobrostan to jest coś, w co warto inwestować, bo trochę jest to inwestycja w siebie? Ja myślę, że każdy jest świadomy i każdy ma taką potrzebę takiego dobrostanu zdrowotnego, a główną rolę tutaj może pełni to młode pokolenie, czyli pokolenie dopiero wchodzące na rynek pracy, dla którego ta relacja i ten komfort pracy jest najważniejszy. Nie sama praca w sobie, tylko też te rzeczy, które są poza pracą, benefity pracowe i też godne wynagrodzenia. A takim benefitem pracowym, co może być w kontekście tego well-being oczywiście cały czas? No w kontekście właśnie rosnących oczekiwań Polaków, myślę, że prężnie mogą rozwijać się też towarzystwa ubezpieczeniowe i oferta proponowanych polis zdrowotnych. Potwierdzenie w liczbach. W zeszłym roku zgodnie z danymi dostępnymi publikowanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń, takim prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym jakby objęte jest blisko 5 milionów Polaków, więc to jest bardzo, bardzo duża liczba. Więc
to odzwierciedla samo w sobie, że świadomość zdrowia i potrzeba zdrowia w społeczeństwie polskim jest i będzie coraz większa. No tak, ale 5 milionów no to jest duży kawałek, tak? Duża grupa, patrząc na naszych obywateli. Ale czy takie ubezpieczenie to jest takie poczucie bezpieczeństwa? Jak to tłumaczyć? Żeby też tutaj ten argument troszkę uzasadnić, warto zwrócić uwagę, jak jest teraz aktualnie. Teraz standardowym takim elementem, takim po prostu elementarnym składnikiem, jeśli się przystępuje, rozpoczyna się nową pracę, jest na przykład pakiet prywatnej opieki zdrowotnej. To jest pakiet ambulatoryjny. Tak. Musimy też pamiętać o tym, że nie wszystkie schorzenia da się wyleczyć w ramach poradni i leczenia poradnianego, czyli u wizyty u specjalistów. Część tutaj tych schorzeń wymaga jednak lecznictwa szpitalnego. I tutaj uzupełnieniem takiego pakietu ambulatoryjnego staje się ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie szpitalne, które pomaga w realizacji tych schorzeń, które nie mogą być zrealizowane w ramach ambulatorium. Patrząc na stan polskiej służby zdrowia, dużo słyszymy o tym, że mówię o państwowej ochronie, tak. Dużo mówi się o tym, że dostępność jest, ale w bardzo dalekiej przyszłości. Mówię tu o specjalistach, no po prostu o dostępie do pewnych fachowców. To przypuszczam, też powoduje duży stres i ten well-being się oddala, jeżeli widzimy, czy też słyszymy takie artykuły, czytamy o tym w internecie, czy też słyszymy rozmowy z fachowcami, a potem sami sprawdzamy, bo mamy potrzebę. Czy to jest odpowiedź na te problemy? Myślę, że jest to swego rodzaju takie uzupełnienie, na pewno częściowe odciążenie tej publicznej sfery zdrowotnej. Mamy tutaj komfort szybkiej realizacji. Oczywiście w warunkach ubezpieczenia. To jest realizacja do 30 dni od skierowania, więc komfort taki, że będzie się zaopiekowanym, że to schorzenie nie będzie wydłużać się w czasie. Komfort takiej też organizacji tego, bo przecież towarzystwo, polisa ubezpieczeniowa też... Ubezpieczyciel gwarantuje całą organizację tego przedsięwzięcia, jakim jest hospitalizacja. Ludzie często nawet nie wiedzą, jak podejść. Mało osób ma codzienny kontakt z ochroną zdrowia i doświadczenie w organizacji hospitalizacji, więc taka pomoc w realizacji takich przedsięwzięć jest, myślę, tutaj nieodzowna. Proszę powiedzieć, jeszcze patrząc na wachlarz tego takiego ubezpieczenia, o czym możemy myśląc o tym ubezpieczeniu, czyli co nam to gwarantuje, w których przestrzeniach możemy czuć się pewnie? Bo wspomniał pan o hospitalizacji, ale nie każdy potrzebuje hospitalizacji. Są osoby, które potrzebują rehabilitacji, załóżmy. W ramach pełnej opieki, bo jeśli już o tym rozmawiamy, w ramach pełnej opieki gwarantowany jest dostęp do szerokiego wachlarzu usług szpitalnych, czyli do niezbędnej diagnostyki, jeśli jest taka konieczna, do hospitalizacji niezabiegowych, takich zachowawczych w ramach oddziałów zachowawczych, czy leczenie operacyjne. I to wszystko w ramach komfortowych warunków szpitalnych. No i jeśli jest taka konieczność też właśnie po operacji jakiejś, organizowana jest również w ramach tej polisy rehabilitacja poszpitalna. Kto decyduje się, czy może pan powiedzieć, jaka to jest grupa osób, kto decyduje się na takie ubezpieczenia? Czy to są osoby młode, czy osoby w wieku podeszłym, przedemerytalnym, w sile wieku, rodziny? Grupy są bardzo zróżnicowane. Mamy rodziny, mamy pacjentów indywidualnych, dla których ten komfort jest istotny, którzy jakby zachowawczo podchodzą też do przyszłości, bo wiedzą na przykład, że pewne schorzenia mogą u nich wystąpić. Wśród osób objętych polisą szpitalną są również pracownicy firm. Firmy, które nastawione są na wspomniany wcześniej ten well-being, czyli dobrostan zdrowotny, mają w koszyku swoich świadczeń właśnie ubezpieczenie szpitalne, które jakby domyka ten cały proces opieki zdrowotnej nad pacjentem. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy trochę bliżej temat. Jakub Śledź, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Specjalista do spraw oceny ryzyka medycznego. Dziękuję za to spotkanie. Ja wam zdrowia życzę, kochani, i miłego dnia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.